Witam wszystkich na kanale Kroniki Włóczyki. Ja z tej strony Kamil, za kamerą stoi Mateusz, a my dzisiaj opowiemy Wam o nożu Sanremo 710, czyli tak zwanej sebędzie dla biednych. W sumie fajny budżetowy nożyk, ale oni go tak hejtują w internecie. Ale tak już mniej więcej do rzeczy. Mamy tutaj nożyk w pełni, znaczy nożyk to jest scyzoryk, folderek, nóż składany, no już jak zwał, tak zwał. I to jest podróba CR Sebenza. CR Sebenza, Sebenza na pewno, tylko nie jestem pewien czy tego pierwszego członu. I Chińczycy sobie podprowadzili wygląd, w ogóle firma Sanremo to robi dość fajne noże. Na przykładzie tego kultowego już noża Sanremo 710, nożyka EDC do noszenia na co dzień. Jeżeli chodzi o ostrze, to mamy typu clip point, sheath wklęsły, chociaż nie wiem czy to będzie odpowiednio widać na kamerze. Sheath wklęsły. Jeżeli chodzi o grzbiet, grzbiet jest ostry, współpracuje z krzesiwem, już próbowałem, tylko tego scyzoryka trochę mi szkoda było używać do krzesiwa, tak wiem. I jeszcze o budowie noża. Mamy tutaj dwie jakby części rękojeści zrobione ze stali nierdzewnej. Po tej stronie mamy coś a la pilniczek do paznokci, po prostu to ma się trzymać dla nas ręki. A tutaj mamy stalowy klips, który trzyma się naszych spodni bądź gaci. Mamy tutaj dwa kołki, czyli nóż może być używany przez prawo jak i leworęcznych i nie ma tutaj dyskryminacji, że tutaj kołka nie ma i tylko praworęczni mogą otworzyć ten nóż. Co można o nim jeszcze powiedzieć? Kiedy chciałem go kupić, to miałem dylemat pomiędzy Opinelem 8 w stali nierdzewnej bądź węglowej, a Sanremo. Potrzebowałem noża na co dzień do pracy, nie chciałem latać z morą i postanowiłem sobie kupić składany folderek i padło akurat na tego Sanremo. I powiem szczerze, że w stosunku do Opinela jest fajniejszy, bo jest od niego cięższy. Nóż nie jest jakoś specjalnie duży. Ładnie, o zobaczcie, chwyciłem go całą ręką, a dość rękę mam malusią. To dla mnie jest jak znalazł. Blokada typu frame lock, trzeba wcisnąć i ona się wtedy wciska do środka. Nie wiem czy było widać. Nie było widać, kamerzysta kiwa głową. Jeszcze raz zobaczymy. Było teraz widać, kamerzysta pokazał. I tak, stal to jest 8CR30V MOV, jeżeli się nie mylę, jeżeli dobrze zapamiętałem kolejność. I nie wiem w sumie do czego porównać tą stal, bo niby nie rdzewieje, a jadłem nim musztardę, zostawiłem na nim trochę musztardy, bo się spieszyłem w robocie i trochę tam tego osadu, nie wiem, rdzy, to chyba bardziej jakaś patynka była, no tam wlazło, ale użyłem trochę, wiecie, proszku do szorowania garków i zlazło, więc jest dobrze. Nóż jest trochę uwalony, ale to jest uwalony w kleju, bo tnę nim kartony, więc w sumie nie będę Wam dzisiaj pokazywał, wiecie, jak albo coś robię w drewnie, albo test kartki, bo w sumie to jest folderek, który, no wiecie, w lesie nim nic nie zrobimy w zasadzie, poza zrobieniem sobie żarcia, a ja go używam tylko do pracy w kartonach, a nie wiem co było w tych kartonach, więc raczej, wiecie, do jedzenia bym swojego modelu nie polecał. Co jeszcze można o nim powiedzieć? Tutaj na nożu jest zęby takie dość ostre, żeby przytrzymać sobie to kciukiem. To jest taka rampa, żeby nam nie uciekało, która powiem szczerze, jak się bardzo mocno o to oprzemy, to rani kciuk. To jest taka dość, no, nieprzyjemna w nim rzecz. Druga sprawa, jeżeli ja go używałem tylko do cięcia kartonów, to musiałem go naostrzyć gdzieś tak po pół roku, może nie całym roku i dopiero wtedy się stępił, więc ostrość dość dobrze trzyma. Mamy tutaj od razu przelotkę na linkę, paracord, nylon 800D, no mniejsza, wiecie. Możemy sobie tutaj przetroczyć kawałek linki, jakieś koraliki rzucić, ja zawsze chciałem, jak zobaczyłem w internecie, jak ludzie robią właśnie tego Sanremo, ale później doszedłem do wniosku, że będę oryginalny i wezmę kawałek rzemienia i sobie rzemień tu zawiążę, tylko że jeszcze się nie dorobiłem rzemienia, a ten nóż już mam chyba z 2 lata. No niestety. Teraz tak, jeżeli chodzi o noszenie, ten nóż jest trochę ciężkawy, w przeciwieństwie do Opinela, więc dlatego go wziąłem, żeby wiedzieć, że go mam w kieszeni, ale idzie się do niego przyzwyczaić. Jeżeli chodzi o klips, to on tak nie rani nam kieszeni, nie ma czegoś takiego, że ta kieszeń się zaczyna drzeć, chociaż powiem szczerze, miałem takie bardzo tanie jeansy z tak zwanego Chińczyka i trochę mi je obdrapało, ale nie było aż tak źle.
Jeżeli chodzi o te kołki, to one nie są jakieś takie super ostre, żeby nam raniły kciuk czy w ogóle palec, którym to otwieramy. Są właśnie fajne, wyczuwalne, mocne, otwieramy, kliknięcie jest, blokadą do środka i zamykamy. Cała konstrukcja trzyma się dosłownie na trzech śrubkach, takich, nie wiem, w sumie jakieś coś a la imbusy. Klips niestety jest jednostronny, bo wiem, że ludzie jak sobie kupują nasze składane tak zwane folderki, to zawsze mówią, a że sobie przerzucę tutaj na drugą stronę, będę inaczej nosił, bo leworęczny, praworęczny, wiecie, każdy ma swoje zboczenia. Jeżeli chodzi o Sanremo, to ja bym go polecił. Powiem szczerze, jeżeli chodzi, że ktoś by mnie się zapytał, słuchaj, bo ja potrzebuję jakiegoś fajnego scyzoryka, małego noża, coś tam takiego, co byś mi polecił? To albo bym mu polecił Opinela, chociaż Opinela jeszcze w ręce nie miałem, albo bym mu polecił właśnie Sanremo. Sanremo, powiem szczerze, ze mną, ja już go 3 razy zgubiłem tak w zasadzie, tak jeszcze się pochwalę, 3 razy zgubiłem ten nóż i 3 razy go znalazłem. O, bąk. I tak, jeżeli ktoś by właśnie, naprawdę ktoś chciał scyzoryk składany nóż, to polecam Sanremo albo Opinela. Małe, fajne noże. Tak więc chyba tutaj zakończymy odcinek i jeżeli Ci się spodobała moja mała pogawędka o tym nożu i w sumie nic ciekawego nie pokazałem, to zostaw łapkę w górę. A jeżeli twierdzisz, że pokazałem za mało, czyli nic z nim nie zrobiłem, to daj łapkę w dół. Tak więc zapraszam do kolejnych produkcji.